Fryderyk Chopin to najwybitniejszy polski kompozytor oraz jeden z najlepszych na całym świecie. A wiedzieliście, że powstała o nim gra? I to nawet kilka. Ale dzisiaj opowiem wam o jednej z nich o nazwie Fryderyk Wskrzeszenie Muzyki. W angielskim Frederick Resurrection of Music. Jest to gra muzyczna oczywiście, gdzie przy pomocy naszego fortepianu, a właściwie ekranu dotykowego, klawiatury, pada, bądź myszki, czy czegoś tam jeszcze, będziemy w odpowiednim momencie klikać odpowiednią rzecz. No jak to w zwyczaju mają takie gry, prawda? Ale czy była przypadkiem gra, gdzie użyto utwory Fryderyka Chopina? No tak właściwie to tutaj tylko jeden utwór jest w prawie całości oryginalnym utworem Chopina. Bo otóż reszta została zmodyfikowana i wyszło to naprawdę dobrze. Dostaliśmy na przykład marsz pogrzebowy w rytmie kantry, tak? No i ta gra ma nawet fabułę. Przed każdą walką dostajemy taką krótką animację, tak właściwie to ruchome obrazki. No co do animacji i głosów postaci, to się nie postarali. Ale mniejsze o to. Fabuła wygląda tak, że Chopin został wskrzeszony, bo dzieje się coś złego i w sumie tyle. Tak, fabuła tutaj denna, ale za to w kascenkach jest parę nawet śmiesznych żartów. Nie są one jakoś szczególnie dobre i śmieszne, a taki lekki, cichy chichot mogą wywołać. No, ale to gra muzyczna. A kogo w takich obchodzi fabuła? No właśnie, liczy się gameplay, który jest dobry i dziwny, bo gra w wersji na PC, mając klawiaturę, jest tak w pewnych momentach niegrywalna, bo niektóre czynności są niemożliwe do wykonania, jak na przykład takie nutki ze strzałkami, które należy przyciągnąć w odpowiednią stronę. No, można to wykonać jedynie myszką, chyba że jest jakiś przycisk, o którym nie wiem. A nikt chyba nie ma trzech rąk, no chyba że ktoś jest na tyle zdolny. Wiecie co ja zrobiłem? W sumie to zabrzmi dziwnie, ale grałem myszką i nie było źle. Powiedziałbym nawet, że naprawdę dobrze i przyjemnie. Znacznie łatwiej niż na klawiaturze, ale na poziomie trudnym i Chopinie. W ogóle to fajna nazwa trudności. Sekwencje, które wymagają jednoczesnego wciśnięcia dwóch klawiszy, są oczywiście niemożliwe. No można to jakoś oszukać i drugi przycisk użyć trochę później, ale nie zapewnia to nam tak samo dużej ilości punktów. No jednak ja nie miałem większych problemów ze samym przejściem gry na hardzie w ten sposób. Używając angielskiego słowa, to niestety, ale ta gra jest tylko w języku angielskim. Tak trudno było chociaż napisy dać. Rozumiem, że pewnie nie było zbyt dużo pieniędzy, no ale serio. To trochę wstyd. Jesteś Polakiem, robisz grę o Polaku, no i jest tak w ogóle druga część i przynajmniej tam jest polski język. Znaczy napisy. Reasumując, jest to dobra gra muzyczna. I jest tania, kupiłem ją za 50 zł na przecenie na Steam. Normalna cena na Androidzie to jakieś 10 zł. Polecam, całkiem niezła.